Rozpoczęły się już prace nad budową obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S61, a te pociągną za sobą utrudnienia w ruchu drogowym. Budimex wszedł już na plac budowy. Prace rozpoczął od wycinki drzew i krzewów kolidujących z budową obwodnicy. Gdzie konkretnie się one odbywają? Na różnych drogach, zarówno za miastem, jak i ulicach miejskich, takich jak droga 653 na Bakałażewo i Olecko-Suwał, to jest za granicami miasta, tam trwają prace. Droga gminna pomiędzy drogą w kierunku na Bakałażewo, a drogą, czy już ulicą miejską, czyli ulicą Włóczka, na wysokości tutaj zjazdu z obwodnicy Augustowa, czyli drogi S61. Prace też przy wycince drzew na ulicy, na drodze wojewódzkiej 652, czyli w kierunku Kowal Oleckich i Filipowa, też na ulicy Krzywulka, tak, tam też będą wycinane drzewa, tutaj bardziej raczej poza tą ulicą, czyli poza koroną drogi ulicy Krzywulka. Droga powiatowa do wsi Potasznia, do wsi Biała Woda, w granicach administracyjnych miasta też będą wycinki drzew prowadzone. Ulica Reja, czyli droga wojewódzka 652, no i koniec obwodnicy, czyli ulica Pułaskiego. Tam będzie jedno rondo z węzła docelowego budowane i będzie wycinka drzew prowadzona i później będzie budowa. Po drodze jeszcze takie mniejsze jak ulica Szwajcaria w jednym miejscu, czyli bliżej Reja, w drugim miejscu bliżej Pułaskiego, tam też będą trwały prace. Obwodnica będzie przebiegać po zachodniej stronie miasta od zakończenia obwodnicy Augustowa drogi S61 i wzdłuż niej, gdzie przebiega teraz droga gminna. Pomiędzy drogami wojewódzkimi 652-655 w kierunku Bakałażewa i Naraczki. Dalej pobiegnie częściowo w granicach miasta pomiędzy drogami wojewódzkimi 653 i 652 na Filipów. Całkowicie w granicach administracyjnych miasta znajdzie się od skrzyżowania z drogą wojewódzką 652 na Filipów, krzyżując się z ulicą Krzywulką. Dalej pojawi się przejście z mostem nad rzeką Czarna Hańcza w kierunku wsi Potasznia. Obwodnica już przy granicy miasta będzie przecinać drogę powiatową w kierunku wsi Potasznia, tuż za głównym punktem zasilania GPZ rejonu energetycznego. Potem przetnie drogę powiatową na Białą Wodę, ulicę Reja, czyli drogę wojewódzką 655 na Jeleniewo, mniej więcej w połowie między cmentarzem komunalnym a rondem Armii Krajowej. Za zabudowaniami i terenem, gdzie aktualnie znajduje się punkt badań meteorologicznych, powstanie rondo zjazdowe na obecną drogę numer 8. To jest zarazem część węzła północnego. Węzły będą trzy. Jeden w części jest wybudowany na ulicy Buczka, czyli ten węzeł południowy. Drugi węzeł na obwodnicy Suwalskiej będzie na drodze wojewódzkiej 653, czyli drodze na Bakałażewo. To będzie za granicami administracyjnymi miasta. Wzdłuż obwodnicy w ramach tej inwestycji będzie też wybudowany taki łącznik w parametrach drogi wojewódzkiej pomiędzy tymi drogami wojewódzkimi 652 i 653. I ostatni węzeł północny, ulica Pułaskiego. W ramach tej inwestycji, która w tej chwili jest rozpoczęta, budowane będzie tylko rondo zjazdowe z tymczasowym dojazdem do drogi krajowej numer 8, który w późniejszym okresie po realizacji następnego odcinka do Budziska będzie służył jako łącznica zjazdowa z obwodnicy naszej Suwalskiej. Utrudnienia dla kierowców związane z wycinką drzew na razie są punktowe i polegają na przewężeniach. Wiosną, gdy rozpocznie się budowa mostów, skala utrudnień zwiększy się. Objazdy, no tak jak to widzimy na chociażby przy budowie innych odcinków dróg, jak to wyglądało, żeby wykonać obiekt chociażby na ulicy Reja, wzdłuż tej ulicy będzie wykonywany wiadukt nad drogą ekspresową, no to trzeba będzie wykonać drogę objazdową i po tej drodze objazdowej ruch będzie się odbywał. Prace będą przebiegać niemal bez przerwy. Ograniczeń możemy spodziewać się zimą, o te spośród nich, których nie można wykonywać podczas dużych mrozów. Obwodnica według Tomasza Drejera i jego optymistycznej wersji całkowicie przejezdna będzie do końca przyszłego roku.